Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś film w temacie Jurassic World Dominion i ciekawy gatunek morskiego gada. Ale na początek krótka informacja. Na końcu filmu pojawi się profil gatunku do drugiego odcinka o paleontologii. Teraz lecimy z materiałem. Ostatnio w sieci natknąłem się na ciekawe materiały o Jurassic World. Mianowicie jest to spis miejsc, atrakcji i gatunków, które były umieszczone w formie broszury bądź ulotki. Mamy tam opisane gdzie i co znajdowało się w danej lokalizacji. Jednak mnie zainteresowało miejsce, które było przeznaczone na morskie gady. Zwróćcie uwagę na drugą część tego opisu. Widnieje tam nazwa plezjozaur. I teraz kilka ciekawych informacji na ten temat. W Jurassic World znajdował się drugi zbiornik wodny, podobny do laguny mozazaura. Jego nazwa to staw plezjozaura. To właśnie tam miały żyć plezjozaury wraz z kilkoma niezidentyfikowanymi gatunkami ichtiozaurów. Goście odwiedzający Jurassic World mieli oglądać plezjozaury i inne gatunki za pomocą łodzi podwodnych, które przypominały kolej jednotorową, która przewoziła ludzi do parku. Atrakcja miała pierwotnie pojawić się w filmie, ale ostatecznie została wycięta. Plezjozaura można dostrzec jako hologram w centrum innowacji. Wiemy, że wiele gatunków jest wprowadzanych do serii Jurassic World. Być może podczas operacji z wywożeniem zwierząt w upadłym królestwie udało się uratować również plezjozaura. Jednak nie trafił on na kontynent, a właśnie na Isla Sorna. Jest to bardzo możliwe, bo Ingen podczas wydarzeń Jurassic World nie jest już przedstawiony w tak dobrym świetle, głównie dzięki Hoskinsowi i doktorowi Wu. W ogóle nie zdziwiłbym się, gdyby ciemne interesy Ingenu i Biosyn wyszły na jaw. Osobiście uważam, że plezjozaur mógłby urozmaicić fabułę, która pojawiłby się wraz z mozazaurem. Jurassic World Dominion i dwa gatunki morskich gadów? Dlaczego nie? Dziękuję za dziś, pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja i teraz zapowiedziany profil gatunku do paleontologii. Trzymajcie się, cześć!